Gość Studia Bałtyk. Roman Biłas, przewodniczący Koczańskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jaki to będzie dzień dla protestujących, dla Ukraińców, dla tych wszystkich, którzy obserwują wydarzenia na Majdanie? Bo czas płynie i płynie czas ultimatum dla prezydenta Janukowycza. Myślę, że to będzie dzień próby tak naprawdę i pokazania prawdziwych intencji prezydenta Janukowycza. Bo trzeba powiedzieć, że już kilkakrotnie spotykał się z protestującymi, z liderami opozycji, ale nic z tych rozmów nie wynikało. Mało tego, kilka godzin po spotkaniu następowały ataki Berkuta i próby pacyfikacji Majdanu. No ale dzisiejszej nocy też takie sytuacje były, bo i funkcjonariusze i Berkutu, i Tituszki, czyli słynni dresiarze, też atakują protestujących. Nic się nie zmienia w tej kwestii, natomiast no, opozycja postawiła ultimatum i są żądania do spełnienia. Prezydent mówi, że rozważy dymisję rządu. Tylko mówi? Wie pani co, to dzisiaj tak naprawdę ciężko być wróżbitą, bo z jednej strony co innego mówi się na Ukrainie, co innego się robi, a zupełnie inna jest rzeczywistość. To jest, żyjemy w czasach, kiedy na Ukrainie tak naprawdę słowo nic nie znaczy, słowo prezydenta Ukrainy. Kiedy okazuje się, że z jednego dnia jest próba porozumienia, następnego dnia są ataki i pałowanie manifestujących. Prawdę powiedziawszy, dzisiaj wróżenie i komentowanie tego, co się wydarzy, jest szalenie ciężko. Na pewno dojdzie do próby sił. I pytanie jest takie, czy... A jak mocno to zabrnie? Jak daleko? Właśnie już mieliśmy tego próbę, bo tak naprawdę trzeba przypomnieć, że walki, że tak powiem, uliczne trwają nie od środy, ale od niedzieli. I nic się nie zmieniło, aż w końcu po prostu nastąpiły taka ilość ataków i trupy, no, które spowodowały, że tak naprawdę cały świat zwrócił na to uwagę. Komu się sytuacja wymknęła z rąk? Jednej i drugiej stronie, czy jednej i której? Ja bym tak nie oceniał. Ja bym patrzył bardziej w to, czy jest możliwość i co należy zrobić, żeby ten... Może nad tym wszystkim zapanować właśnie? No, ciężko powiedzieć, bo dzisiaj już emocje są tak silne, że próby jakiekolwiek uspokojenia Majdanu są szalenie ciężkie. Pierwszym krokiem, żeby to uspokoić, to trzeba przede wszystkim oddziały Berkutu odesłać z Kijowa. To jest pierwsza rzecz. Trzeba zauważyć, że przez 2 miesiące ta manifestacja była pokojowa. Ona się zaczęła później. Później się zaczęły tak naprawdę bójki, kiedy oddziały Berkutu chciały zlikwidować jedną z barykad. I potem jakby był czas wyciszenia, nawet niewiele było doniesień o tym, co się dzieje w Kijowie, raptem sytuacja stała się taka, jaką mamy. Jak bardzo zmieniła się atmosfera wśród protestujących, jak pan myśli, od czasu, kiedy pan był na Majdanie? Dzisiaj jest bardzo duży poziom agresji, duży poziom nienawiści, że nawet, bo wówczas, kiedy byłem na Majdanie, to tak naprawdę obserwowaliśmy pokojowe nastawienie manifestujących, ale dzisiaj obserwujemy sytuację, kiedy już żadne słowa nie dochodzą do racji, mało tego, sam fakt i wieść o tym, że zostało zabitych 5 uczestników, w tym 2 na pewno zostało zastrzelonych kulami z broni palnej, spowodowało, że jest chęć odwetu. Myślę, że dzisiaj nie ma co rozpatrywać się i wgłębiać się już w istotę tego konfliktu, bo wszyscy radiosłuchacze wiedzą, jakie jest podłoże, że tak naprawdę to wynikło przecież manifestacja z pobudek i czy też chęci wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. A dzisiaj się ten konflikt po prostu tak zaognił, że trzeba się zastanowić nad tym, jak z tego impasu wyjść. Ale i jedna strona, i opozycja, i strona rządowa, i władza mówi, że no, trzeba siąść do rozmów, nie rozlewowi krwi. I mówią to i jedni, i drudzy. Naturalnie, tylko że wie pani, po stronie prezydenta, jeśli on mówi, że jest za pojednanie, a za kilka dni, za kilka godzin dosłownie po spotkaniu wysyła oddziały Berkutu, to ciężko ufać w dobre intencje prezydenta Ukrainy. Jaki to kraj, kiedy człowiek Ukrainiec stoi przeciwko i naprzeciwko Ukraińca?
jest gotowy wziąć broń do ręki i wymierzyć. Wie pani co, no trzeba tych ludzi zapytać. Na pewno nie jest to chyba, którzy tam stoją. Bo to są zupełnie inne emocje, kiedy ja dzisiaj jestem tutaj w radiu i opowiadam o tym, a co innego bycie tam na żywo i stanie na barykadach. To jest zupełnie inna. Pan dopuszczał kiedykolwiek taką myśl, że stanie się aż tak? Nie. Julia Tymoszenko wczoraj na stronie internetowej swojej partii zamieściła apel do funkcjonariuszy Berkutu, żeby przeszli na stronę, żeby nie strzelali. Tych apeli jest coraz więcej i tak naprawdę to nie jest pierwszy apel. To wielu. Ale czy to poskutkuje? Nie, nie poskutkuje. Dzisiaj już nie jest czas apeli i żadnych oświadczeń. Dzisiaj jest czas reakcji i reakcji przede wszystkim trzeba właśnie to jasno powiedzieć. Gdzie też popełniono błędy i co należy zrobić, bo w pierwszej kolejności Parlament Europejski, eurodeputowani powinni dać jasny sygnał, że po pierwsze nałożymy sankcje. Zrobiła to zapowiedź z tego Stanów Zjednoczonych. Nałożymy sankcje na oligarchów, którzy mają swoje konta na zachodniej Europie, czy też na całym świecie, tam gdzie te kraje, które mogą nałożyć te sankcje. To po pierwsze. Po drugie, powinna pójść pokojowe odejście Berkutu z Kijowa. Odejście oddziałów Berkutu z Kijowa. Następny, trzeci krok. Wysłanie emisariuszy, najlepiej, żeby to byli przedstawiciele Unii Europejskiej, ale tym również przedstawiciele rządu polskiego, które mają dość dobre kontakty zarówno z jedną stroną, jak i drugą. I kolejna rzecz to próba jasnego pokazania i jasnego przedstawienia korzyści, jakie przedstawia Unia Europejska. Tak jak to miało w przypadku Polski, miało miejsce. Ale w kwestii sankcji, jak doskonale wiemy, Unia jest bardzo ostrożna. Naturalnie, dlatego że... Nawet jest mowa o tym wśród polityków, żeby nie licytować się, jakie sankcje, że to nie tędy droga. No tak, ale którędy droga w takim razie? No jest właśnie to pytanie do polityków. No właśnie, a my jako społeczność międzynarodowa powinniśmy podpowiedzieć politykom, którzy tak naprawdę nabrali wody w usta i przez wiele... wcześniej nawet, wiele miesięcy nie zaprezentowali jasnego programu pomocy dla Ukrainy. Może nawet nie pomocy, tylko próby porozumienia się Ukrainy i Unii Europejskiej i próby przedstawienia, jakie to szanse i korzyści da dla Ukrainy. To skąd to zachowawcze zachowanie Unii? No to jest dobre pytanie. Tak naprawdę nawet wśród eurodeputowanych, którzy dzisiaj z ramienia Polski zasiadają, tylko chyba Paweł Kowal jasno wyartykułował, że przede wszystkim jest potrzeba zniesienia wiz. Kolejny krok po prostu to siąść do rozmów i powiedzieć po prostu, jakie są koszty z tym związane wejściem do Unii Europejskiej. Żaden z polityków, no to jest, nie wiem, nie chcę oceniać, ale to jakaś miałkość intelektualna, co niektórych ich brak chęci działania ze strony eurodeputowanych. Być może część eurodeputowanych jest zajętych kampanią wyborczą, bo przecież wiemy, że za kilka miesięcy w każdym kraju z Unii Europejskiej są wybory. Gdyby to by może tym są zajęci niż z pracą, do której zostali powołani. Dramatyczne sytuacje dzieją się w kraju tuż za naszą wschodnią granicą. Cała Europa na to patrzy i tak się chciałoby powiedzieć, że no i cóż z tego? Ile jest takich miejsc zapalnych na świecie, bliżej, dalej? No bardzo dużo i trzeba powiedzieć tylko jedną rzecz, że my jesteśmy sąsiadami Ukrainy. Dobrze by było, żeby był po tej granicy spokój, dlatego że też i z punktu widzenia i politycznego, i spokoju w ogóle, bo jeśli będzie na Ukrainie źle, i będą takie wypadki się działy, to żeby się nie rozprzestrzeniło też i na Polskę później. Niektórzy mówią o groźbie wojny domowej. Dopuszcza pan taką możliwość? Stan wyjątkowy? Nie, nie. No to już jest po prostu uprawianie jakiejś propagandy chaosu i paniki. Trzeba też patrzeć, kto to mówi. Trzeba zauważyć taką rzecz, że przy tego typu konfliktach to tak naprawdę dzisiaj mamy bardzo wielki interes wielkich tego świata, czyli Rosji, która w głównej mierze dzisiaj pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Mocno trzyma w objęciach Ukrainę? Jak najbardziej, dlatego że po prostu agentów FSB jest to o niebo więcej niż w latach poprzednich, ale to mniejsze o to. Chodzi o to, że dzisiaj mamy tak naprawdę dzisiaj spór o to, w którym kierunku ma iść Ukraina. Czy ma po prostu być jedną z enklaw i uzależnionych republik Rosji, czy ma być pełnoprawnym krajem Unii Europejskiej.
I podnoszą się różne głosy i te głosy, tak, że Ukraina jest podzielona, to nieprawda, że jest podzielona. Trzeba znać specyfikę Ukrainy, powiedzieć jasno, że jeśli ktokolwiek nawet mówi językiem rosyjskim, to nie dlatego, że nie chce, tylko po prostu jego rodzice nie nauczyli, albo po prostu czuje się Ukraińcem, ale mówi w języku rosyjskim. Więc wiele są takich niuansów, które po prostu trzeba poznać, żeby móc ocenić Ukrainę i stan na Ukrainie. Co Polska powinna zrobić w tej sytuacji, jaką mamy? Bo Miron Sycz ze Związku Ukraińców także mówi i liczy na działania właśnie rządu polskiego. Było posiedzenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, prezydent Komorowski rozmawiał i z Janukowyczem, i między innymi z Witalijem Kliczką. Mowa była o tym, żeby zakończyć rozlew krwi. Ja myślę, tylko że jeśli mógłbym doradzić, chociaż jako zwykły obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, to chciałbym zaapelować, żeby rząd polski, tak jak za przykładem pomarańczowej rewolucji, wysłał emisariuszy. Wówczas to był pan Aleksander Kwaśniewski i kilku jeszcze znamienitych polityków, którzy mediowali pomiędzy opozycją a rządzącym. I skutek był tego taki, że doszło do powtórzonych wyborów podczas pomarańczowej rewolucji. Chciałbym, żeby po prostu to się wydarzyło również teraz, kiedy rząd polski jest ambasadorem Ukrainy w Unii Europejskiej, mógł wysłać emisariuszy i przedstawić jakiś plan. Plan pokoju, plan pojednania na Ukrainie. I myślę, że powinien to... Wydaje mi się, że to nie minister spraw zagranicznych na pewno, ani prezydent, ani premier, ale ktoś z polityków polskich, czy grupa polityków powinna, czy najlepiej byłoby, aby to byli eurodeputowani, przedstawili plan rozwiązania tego konfliktu. A czy potrzebne są jeszcze gesty w rodzaju gestów poparcia, czy uchwały sejmowej, bo specjalny zespół parlamentarzystów będzie zajmować się uchwałą w sprawie Ukrainy. No ale co to dzisiaj da, kiedy są trupy na Majdanie? No dzisiaj... Dzisiaj trzeba rozwiązać ten konflikt. Żadne oświadczenie, wiece, dzisiaj po prostu oni wiedzą o tym, że doskonale, że Polska nie jest za poparciem, ale po prostu w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze śmiercią uczestników pokojowej manifestacji, to czy coś wiec może pomóc? No chyba nie. Wczoraj padł termin 24 godziny na podjęcie działań i decyzję prezydenta Janukowycza w sprawie spełnienia postulatów, więc do której godziny możemy czekać? Myślę, że do końca dnia, jeśli tak w ogóle możemy czekać, to tutaj jest chyba taka trochę metafora, że 24 godziny. Natomiast wydaje się, że znów prezydent Janukowycz kluczy i z jednej strony obiecuje odejście Berkutu, zmianę premiera i ministra spraw wewnętrznych, a z drugiej tej strony, nie wiem, albo nie panuje nad tą sytuacją, albo jest po prostu fantastycznym oszustem. Dziękuję bardzo. Roman Biłas, przewodniczący Koszańskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, był gościem Studia Bałtyk. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Gość Studia Bałtyk.